Każdy kierowca ciężarówki ma określony tryb pracy. Określone zlecenia, które realizuje, które często się powtarzają. Czasem wozi, często wozi te same ładunki. Podobne, ponieważ ciągnik i naczepa zostały specjalnie zakupione pod realizację właśnie takie, tego typu zleceń. Dzisiaj przybliżę troszkę temat przewozu stali i materiałów ciężkich. Do tego typu transportu stosuje się podobne ciągniki, nie różniące się wyglądem zewnętrznym od innych ciągników stosowanych w realizacji innych zleceń transportowych, aczkolwiek zazwyczaj są to ciągniki siodłowe na dużych kołach, ponieważ muszą one podpiąć się pod naczepy na dużych kołach, ponieważ takie właśnie naczepy najczęściej stosuje się do przewozu ciężkich materiałów. Może to być też ciągnik na małych kołach, aczkolwiek powinien mieć regulację wysokości siodła. Więcej może o naczepach powiem w osobnym materiale dotyczącym właśnie naczep stosowanych do przewozu stali i materiałów ciężkich. Zazwyczaj przewóz materiałów ciężkich, załadunek materiałów ciężkich bądź stali wiąże się z otwarciem dachu bądź boku naczepy, a także z zabezpieczeniem ładunku. Tutaj widzimy właśnie 10 pasów założonych na ładunek. Także zabezpieczenie ładunku 10, 12, 14 pasami często trwa trochę czasu, także często ładunek, załadunek tego typu ładunków przedłuża się do kilku godzin nawet. Gdy dostajemy od dyspozytora czy spedytora wiadomość, że będziemy ładować stal, można śmiało liczyć kilka godzin. Często przed załadunkiem na hutach stali odbywają się kontrole, czy mamy odpowiedni sprzęt, czy mamy odpowiednie wyposażenie. Także to jednak często się przedłuża. Otwarcie dwóch boków naczepy, zapięcie 14 pasów, to jest blisko 2 godziny, także trzeba brać to pod uwagę. Zawsze przed załadunkiem trzeba pozamiatać podłogę, ponieważ kurz znacznie pogarsza przyczepność. Jak się piasek wysypie na chodnik, to się ślizgamy. Także przed załadunkiem trzeba wysprawdzać wszystkie pasy, czy są sprawne, czy nie mają przetarć. Tutaj jak widać wszystkie są bardzo ładne, prawie nowe. Ilość pasów zazwyczaj powinno być na samochodzie przynajmniej 15 pasów. Często zdarza się, że zakładamy najczęściej 12, 10, 15. Zdarza się również, że trzeba założyć więcej, ale to są już odosobnione poszczególne przypadki, także rzadko to się zdarza. Często po załadunku właśnie materiałów ciężkich nadawcy, żeby zabezpieczyć się, że tak powiem, na wypadek jakiegoś tam przykrej sytuacji po drodze, robią zdjęcie zabezpieczonemu ładunkowi i mają potwierdzenie, że przypilnowali kierowcę, żeby zabezpieczył towar. Mają zdjęcie, że kierowca zabezpieczył towar, także w jakiś sposób się tam próbują ci nadawcy właśnie zabezpieczyć. Co tu więcej? Otwarcie dwóch boków w naczepie i założenie 12 pasów to jest jednak spory wysiłek, także to jest praca nie należąca do łatwych prac, jedna z trudniejszych prac kierowcy ciężarówki, aczkolwiek im więcej pracujemy, tym jesteśmy sprawniejsi fizycznie, także kierowca, który bardzo długo, dużo jeździ, bardzo dużo spędza w pozycji siedzącej, jest narażony na właśnie te wszystkie schorzenia,
związane z wykonywaniem pracy w jednej pozycji. Gdy kierowca ma możliwość dwa razy dziennie przykładowo się poruszać, zapiąć 10 pasów, otworzyć bok naczepy, to te mięśnie mają okazję się rozluźnić, zregenerować. Te stawy mają okazję popracować. Także ciało jest w dużo lepszej kondycji. Jeździłem 2 lata na stali, także wiem, co mówię. Kondycja jest naprawdę bardzo dobra. Każdy zna swój organizm, więc sam powinien zadecydować, czy to jest właśnie rodzaj pracy dla niego. Jeśli ktoś lubi przebywać i spędzać czas aktywnie, to jest właśnie tryb pracy dla niego. A jeśli ktoś lubi więcej jeździć, woli więcej siedzieć, no to powinien poszukać jakiegoś innego trybu pracy, na przykład chłodnie, gdzie wiele pracy nie ma, otwiera się tylko drzwi i to wszystko. Tyle z pracy. Przewóz stali ma również to do siebie, że często jest na krótkiej odległości. Dlatego załadujemy, przykładowo mamy 200 czy 300 km na rozładunek. Bardzo dużo importerów stali znajduje się w Antwerpii, w Rotterdamie i bardzo często się ładuje właśnie ładunki stali gdzieś do zagłębia Rury w Niemczech, maksymalnie na odległość 500 km. Dlatego przewóz stali wiąże się z tym, że będziemy pracować w dzień, raczej w dzień. Rzadko się jeździ w nocy, bardzo rzadko, ponieważ właśnie te trasy są krótkie, nie ma kiedy jeździć w nocy. Poza tym importerzy stali w portach pracują często do 15 godziny, także jak przyjedziemy po 15 godzinie, to często już nic nie zrobimy. Także każdy tryb pracy ma swoje plusy i minusy. Teraz każdy musi po prostu wybrać, co do niego najbardziej pasuje i co mu najbardziej odpowiada. To by było chyba na tyle z takiego przybliżenia tego typu właśnie transportu. Dzięki za uwagę.